witam serdecznie. Wróciłem akurat naszego rolnika, Tadeusza, rolnika z Niebieszczan, także przywiozłem od niego mąkę. Wielu ludzi do nas dzwoniło, pytało o mąkę. Mamy tutaj właśnie orkisz, paskurka, także i duża, i mała. Teraz jest duże w takiej samej cenie jak u Tadeusza, także damy rewelacyjną cenę tutaj, kto będzie u nas w sobotę. Przyjechałem właśnie od niego, przekazałem mu małą krówkę Toro Bravo. Oglądajcie, na YouTube jest film, że dałem mu ogromne zadanie, teraz ma obowiązek, będzie opiekował krówka, przyjęła ją matka Jerseya, przyjęła i napiła się mleka. Pokazałem na filmiku, teraz w sobotę po powrocie zapraszamy wszystkich na następne spotkanie z Siergiejem Czarnym, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Ci, co już tu byli, znają go, niektórym ludziom tam pomógł, coś doradził. Także znowu w sobota, niedziela, kto będzie chciał, może się zapisać. Teraz tu będąc u nas w sobotę, w niedzielę, możecie nabyć takie wspaniałe rzeczy jak właśnie mąka. Do każdego zakupionej butelki octu, której tam będziemy mieć w specjalnej cenie mąka. Tu jest paskurka i czy taką nawet całą 5-kilogramową będzie można mieć od tatka rolnika. Ludzie wiele razy dzwoni, pyta do mnie. Także można będzie to spokojnie nabyć. Oczywiście nasze jaja przepiórcze w rewelacyjnej cenie. Pokaż tutaj obornik granulowany. Naszym kurzyniec, który się rozcieńcza, robi się gnojówkę do pomidorów, do takich właśnie ogórków, które można wyhodować sobie na pergolach, tak pokazałem, na parkingu, w doniczkach, zobaczycie jak to wygląda. I teraz to będzie chciał zakupić oczywiście kapsaicyna, na trzech rodzajach miodu znacie to, co to jest kapsaicyna, kapitalnie pomaga, odrobacza cały organizm przy wszelkich rakach. I również taki cały zestaw, co będzie u nas, to może nabyć sobie taki zestaw. Także mamy nasze produkty, zobaczycie nasze właśnie ogórki, pomidory, które były wychowane w doniczkach. Na podstawie fermentowanej gnojówki, na wodzie plazmowanej też to będzie u nas, będzie mógł nabyć taką wodę pomocną w specjalnym rabacie, kuponie rabatowym, także okazja nabyć tą wodę taniej niż jest na rynku. Ja ją oczywiście również piję od pół roku po tych przebytych chorobach, także mam nadzieję zniweluje mi całkowicie guz, który jest na płucach. Pokażę teraz najnowszy produkt, mówiłem już o nim, było u tatka również na boleriozę, a więc tu jest tu 16 ziół, jest tu korkowiec zamurski, jest tutaj trędownik bulwiasty, jest tu berberys, a więc berbery vulgaris, berberyna, antybiotyk naturalny, 16 ziół skomponowanych, między innymi jest tutaj glistnik, jaskółcze ziele, jest tu psytulia czepna, oczyszcza wszystkie limfę. Robione tak, ja zawsze mówię, żywe, czyste, z świeżych ziół, niesuszonych, niegotowanych, a więc nie jest to pasteryzowane. Również pokażemy najnowszy mój ocet, tutaj chcę pochwalić się, był u naszego Tadzia, kora dębu, ściągająco sapłaniny, przy biegunkach to występuje. Rewelacyjny skład, jest to jagoda, czarna porzeczka, świdośliwa. Gęsty, aż po prostu taki ocet, dojrzewa 2 lata w beczce dębowej. Wykonany jest oczywiście bez użycia grama wody. Podstawą jest sok jabłkowy i do tego fermentowana kora dębu, jagoda, a więc soki z tych owoców bez użycia żadnej wody. Również jest to świeże produkty, nie są to suszone produkty. Oczywiście kto komu dolega jakieś tam zaparcia, czy problemy z wypróżnianiem, jest to figa rewelacyjna, mięta, gruszka, babka lancetowata, wiadomo co robiła na ukąszenie komarów i tak dalej, stosowane przez nasze babcie, oczyszcza organizm toksyn z metali ciężkich. Również tu są pączki sosny zastosowane, suramina, tak powiedziałem, i persymona, znana, tak zwane kaki, przy białaczkach, przy chorobach właśnie takich krwinek czerwonych, odbudowuje, znane w całym świecie. No i oczywiście najlepszy mój ocet, który jest, będzie również, zaznaczam, te produkty są już od jutra na sklepie Zdrowia Bez Leków, będzie można nabyć je, można tam zamawiać, profesjonalni wam to wyślą, u nas można tylko na miejscu to nabyć, my nie mamy tutaj obsługi, nie mamy pracowników, także proszę zrozumieć, przepraszamy, jak ktoś dzwoni po kilka razy, nie możemy dostarczyć, możemy wysłać tam 2-3 paczki dziennie, my nie mamy tutaj całej obsługi ludzi do pracy, żeby to zrobić. Robimy tylko sami w własnym zakresie. A więc dlatego taki ocet jest na sklepie, jest to tam profesjonalna obsługa, tam jest więcej dziewczyn, umieją to pakować, wysyłają, mają cały system z spedycji, także taki ocet możecie tam zamówić. Polecam ten ocet, rewelacyjny jest to ocet z orzecha włoskiego, jest tutaj tatarak przy jelitach, tak jak powiedziałem, zioło tu ten hamona, jest tu również dziurawiec, związówka błotna przy gorączkach, również tu jest ponad 20 różnych ziół, zaznaczam, te zioła nie są suche, nie są w postaci gotowanej, zdradzam tu rąbka tajemnicy. Zioła są po prostu sok wyciskany, podstawą oczywiście jest sok z jabłka, ocet jabłkowy zakwasza wasz żołądek,
Wiele ludzi pyta mnie, dlaczego dodaję te substancje. No przecież po to te substancje są, że ocet jabłkowy działa tak samo, jest tu podstawą, to jest sok jabłkowy. Te soki z tych wszystkich świeżych owoców, tych świeżych ziół, po to dodajemy i mieszamy, żeby to wszystkie te funkcje poprawiło. No wiadomo, na co jest dziurawiec. Nie będę tu opowiadał, bo króciutki jest filmik. Wygooglujcie zioło słońca w postaci octowej, ta hipercyna rozpuszcza się kapitalnie tutaj wcześniej, bo był winem. Rozpuściła się, teraz jest to w postaci octu, a więc nie ma alkoholu. Można w drodze użyć, a więc 0,10 alkoholu. Kwasowość 6%. Jest tu zioło Tutenchamona, więc ten tatarak. Czarny bez, rewelacyjny, rewelacyjny ocet. Orzech włoski, tak jak pokazałem, głównym składnikiem jest tu właśnie orzech włoski. Także taki ocet nie ma na rynku, zaznaczam. No i chwaląc się tutaj, nie opowiadając, nie ma w Europie tak zrobionego octu z czystego samego smoku. Soku. Ludzie, byliśmy u tatka, próbowali, mimo że ma 6% kwasowości, ale można go zupełnie spokojnie wypić samego, sam nie odrzuca i nie ma takiego silnego zapału. Przez to po prostu, że był najpierw winem, fermentował, cicha fermentacja, która zamieniła te kwasy wszystkie organiczne, ostre, kwas jabłkowy, cynowy, tak to w wielu filmach polecam, na kwasy mlekowe i jest to przyswajalne. I przez kolejne 2 lata, przez fermentację tlenową beczce dojrzewał i ma taki właśnie smak i zapach tej dębiny. Te trzy najnowsze nasze octy, figa, dęb i orzech włoski, zrobiony właśnie z orzecha bardzo silnego, z samego soku, czerwcowe orzechy, a więc to mleko, przy chorobach takich jak jonkowiec złocisty, paciorkowiec, rewelacyjnie polecam. A więc dzięki takiej octu zakwasisz odpowiednio żołądek, mając refluks, zdęcia, pęczenie. Oczywiście zaznaczam, octu, dodam, wielu ludziom mają nadżerki, wrzody, nie używamy octu, leczymy to w ciągu 7-14 dni. Odpowiednio oczywiście dietą gotowanym, nie jedzeniem po 18. Wracamy znowu do octu. Ja ten refluks wielokrotnie przeżywałem. I wracamy do octu. Zakwaszamy odpowiednio żołądek rozcieńczony z wodą, żeby uzyskać odpowiednią kwasowość 0,8%. I może nam służyć to. Te zioła wszystkie są to zioła, które Wam pomagają. Brakłoby tutaj wiedzy i książki, żebym opisał te 30 ziół, które tu są. Ja to robię, wykonuję moją techniką znaną, jak pokazuję. A Wy możecie wygooglować. Jest tu presłużański, jest opisane, wuje Google Wam podpowie, na co to robią. Te zioła są dobrane odpowiedniej synergii, są odpowiednio dobrane, odpowiednio procentowo. To nie jest wrzucone wszystko do jednego kotła. Każda te zioło jest dobrane, przemyślane, nie wchodzi w interakcję z poprzednim ziołem. Trędownik buzwiarcy zastosowany w tym occie akurat zmaga na działanie na przykład trzeci sukienczynej o 7 razy. Nie jest trędownik buzwiarcy, nie można wykorzystywać do wszystkich ziół. Trzeba mieć wiedzę, z którymi ziołami połączyć, z którymi kategorycznie wolno tego łączyć, bo jest to zioło antagonistyczne. Ten na boleriozę właśnie jest tak wykonany. Te zioła będziecie mogli nabyć u nas. Oczywiście zaczam, będzie można nabyć też, jak już powtarzam się jeszcze raz, tą mąkę do wyczerpania zapasów. To będzie u nas teraz, nie musi wysyłać paczki. Będąc tutaj, zakupi sobie u nas takie produkty. I pokażemy oczywiście nasze, jak pokazuje nasz pomidor doskonały, który już przerósł mnie na ponad 2,5 metra. Na ścianach prowadzone w donicy dzięki właśnie zastosowaniu wody plazmowanej i tego kurzyńca. Ja w sobotę zapraszam, od godziny 10 zaczynamy wykład. Siergiej profesor, kto się zapisał, już tam będzie przyjmował. Do niedzieli wieczorem wykład. Cała sobota, mam nadzieję, dopisze pogoda. Na górze fundacja, tam chłopaki pomogą Wam zorganizować tam jakieś do picia coś czy do jedzenia. Pozdrawiam serdecznie i oczekujemy na Was sobotę i niedzielę. Ja oczywiście pokażę kolejne moje wyjazdy, bo wyjadę do Bułgarii jadę po figi prawdziwe, świeże. No nie ma w Europie kogoś, kto by zrobił ocet z figi. Oczywiście zaznaczam, jest to figa suszona, a więc jest to fermentowane razem z sokiem jabłkowym i dodatkowo jest właśnie dodana babka lacentowata, pączki sosny, również świeży produkt, surowy. Więc no nie ma produktu podobnej jakości, tutaj nie ma dodanej wody, nie ma tu żadnego stosowanego spirytusu. Te octy nie zawierają żadnego alkoholu. Zapraszamy najnowsze octy do kupienia i u nas, i na sklepie Zdrowia Bez Leku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i oczekujemy Was w sobotę. Oczywiście jest to kameralnie, nie ma tu jakichś ogromnych tłumów ludzi. Można spokojnie sobie stanąć, przyjechać, nocleg, jak ktoś chce to załatwić w Milówce. Jest wiele noclegów, my mamy pokoiki, tam 2-3 dodajemy właśnie do Siergieja i jego tłumacza, i jego tam żony. Pozdrawiam i zapraszamy na sobotę. Dziękuję.